Witamy serdecznie w audycji Pro Publico Bono. Dzisiaj poniedziałek, 30 października 2017 roku. Przed mikrofonem Roman Adamski. Audycję realizuje Jerzy Haas, a w naszym studium przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych i nie tylko. Poseł Joanna Frydrych, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Witam. Poseł Wojciech Buczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Marcin Fiołek, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry, witam Państwa. Robert Chomicki, Nowoczesna. Dzień dobry Państwu. Poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. I poseł Maciej Masłowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Dziś u nas dyskusja o sporze o handlu w niedzielę i dni wolne od święta, a także debata o 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy pod egidą Prawa i Sprawiedliwości. Nasz telefon do Państwa dyspozycji w tych sprawach, zapraszamy do dyskusji również, to 17 222 22 22 Małgorzata Iwanicka przy słuchawce. Zaczynamy od dyskusji o tym, kto za, kto przeciw całkowitemu lub częściowemu zakazowi handlu w niedzielę i święta. Solidarność odcina się od projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego wolnych niedziel w handlu. Przyjęła to we czwartek Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w 2. i 4. niedzielę miesiąca oraz w 2 kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Szef Solidarności Piotr Duda mówił na konferencji w Gdańsku, że od czwartku nie jest to projekt obywatelski. Projekt obywatelski stał się projektem Prawa i Sprawiedliwości. My do tego projektu się już nie przyznajemy. To już nie jest projekt obywatelski. To jest także wielka i głęboka rysa na współpracy Związku Zawodowego Solidarność z Prawem i Sprawiedliwością. Przewodniczący przypomniał, że Związek domaga się wszystkich niedziel wolnych od pracy. Piotr Duda zaapelował też do posłów należących do Związku Zawodowego Solidarność, by w 2. czytaniu przedstawili poprawki do ustawy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a także w innych partii, tak jak Kukiz 15, którzy są członkami NSZZ Solidarność, oczekuję od nich, że podczas 2. czytania zgłoszą poprawki dotyczące wszystkich niedziel wolnych w tej ustawie. Jeżeli to przepadnie, to już mają zgłosić poprawki dotyczące, że w ciągu 2 lat dojdziemy do wszystkich niedziel wolnych. Muszą w tej chwili wybierać, czy dyscyplina partyjna, czy Związek Zawodowy Solidarność. Szef Solidarności nie wykluczył też skargi do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli projekt zostanie przegłosowany w obecnym kształcie. Komisja wprowadziła też do projektu prawie 20 poprawek autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Najistotniejsze dotyczą handlu na stacjach paliw oraz handlu w Wigilię i Wielką Sobotę. Komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez posła Janusza Śniadka, byłego szefa Solidarności, posła z Prawa i Sprawiedliwości, by zakaz handlu w ogóle nie dotyczył stacji paliw płynnych. Czy rzeczywiście mamy poważny spór między Solidarnością i ugrupowaniem rządzącym? Były szef rzeszowskiej Solidarności, poseł Wojciech Buczak, Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest. Solidarność od wielu lat forsowała ten projekt. Tak, Solidarność od wielu lat zabiegała o to, aby wszystkie niedziele były wolne od handlu, w ogóle od pracy niekoniecznej, bo to nie tylko o handel chodzi. I sam też osobiście angażowałem się w te działania i też gdybym był dzisiaj tak jak Piotr Duda, przewodniczącym Solidarności, tak bym pewnie mówił, jak on mówi. Z tym, że po pierwsze, to nie jest tak, że jest to projekt Prawa i Sprawiedliwości. To, co w tej chwili wychodzi spod komisji sejmowej, to jest efekt kompromisu i dyskusji, które były właśnie na komisjach sejmowych. Wiemy o tym, że w ogóle ta propozycja złożona w projekcie obywatelskim wzbudza kontrowersje i nie ma jednoznacznego poparcia w ogóle w społeczeństwie. I stąd trudne rozmowy w komisji sejmowej, one trwały wiele miesięcy i stąd się rodzi takie kompromisowe rozwiązanie. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie projekt głosowany i to będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu w Sejmie. Jestem zwolennikiem, żeby wszystkie niedziele były wolne od handlu, ale też no być może będę postawiony w takiej sytuacji, czy głosować przeciwko projektowi ustawy, który wprowadza, robi jakby pierwszy krok, czyli wprowadza niektóre niedziele wolne, czy też głosować przeciwko, zachowywać się na zasadzie wszystko albo nic i wtedy się może okazać, że będziemy mieli to, co dzisiaj, że w niedzielę w Polsce handel kwitnie na całego, galerie handlowe są przepełnione ludźmi. Ja uważam, że należy, jeśli nie będzie możliwości znalezienia większości w Sejmie, dla tej propozycji, która jest w projekcie obywatelskim,
jeśli takiej większości nie będzie, żeby przynajmniej zrobić krok do przodu i kiedyś może doprowadzimy do tego, że wszystkie niedziele będą wolne, ale też chciałem tu przypomnieć jedno wydarzenie konkretnie z Rzeszowa. Kiedyś przed laty myśmy praktycznie byli już gotowi do tego, żeby uchwałą Rady Miasta Rzeszowa wprowadzić takie reguły otwierania sklepów w mieście Rzeszowie, że praktycznie w niedzielę duże centra handlowe byłyby nieczynne. Niestety wtedy Rada Miasta Rzeszowa sprzeciwiła się temu. Odwrotnie, prezydent Rzeszowa organizował za pomocą supernowości taki plebiscyt, czy jesteś za odebraniem sobie prawa robienia zakupów w niedzielę. Kuriozalny plebiscyt. Można by wiele tych tematów załatwić na poziomie gmin. W tej chwili będzie to procedowane w Sejmie. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Panie pośle, będzie dyscyplina klubowa w tej sprawie? Nie wiem, czy będzie. Wątpię, żeby była dyscyplina. Dyscyplinę klubową w Klubie Prawa i Sprawiedliwości zakładamy w sprawach naprawdę zasadniczych, bardzo ważnych. Nawet nie ma potrzeby ustalania jej w jakiś tam specjalny sposób ustawami, znaczy uchwałami klubu. Do tej pory klub działał w jedności, nie było problemów, jeśli chodzi o sposób głosowania posłów Prawa i Sprawiedliwości. Według niektórych wyliczeń taki zakaz handlu w niedzielę i święta może kosztować gospodarkę 50 miliardów złotych. Platforma Obywatelska. Przesadzone szacunki. Joanna Frydrych. Pani poseł. W tej ustawie to przede wszystkim ja chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie, czy tutaj chodzi o faktyczny zakaz handlu w niedzielę, czy o to, żeby pracownicy mieli wolne niedziele. Bo to jest zasadnicze pytanie. Jeśli chodzi o zakaz handlu, to dlaczego jest tyle wyłączeń? Nie mam przy sobie tutaj ustawy i tutaj jest tych wyłączeń 24. Na przykład 24 sklepy wyłączeń. Do 50 metrów, czy pozostało to w projekcie? Bo to było w pierwotnym projekcie jeszcze miesiącami. Nie ma tego w projekcie. Tu jest tylko kwestia w jakich obszarach, czyli na przykład w skrócie w kwiaciarniach, w stacjach paliw, w dewocjonalia, placówki handlowe, obiektach infrastruktury krytycznej. Jest szereg różnych. Dworce kolejowe przede wszystkim, lotniska i takie różne kwestie. Więc tutaj na przykład niektóre galerie handlowe są na dworcach, więc w tych galeriach handlowych można... No właśnie, ja chciałabym znać przede wszystkim na to pytanie. Jeśli chodzi o to, by pracownicy mieli wolną niedzielę, wszyscy pracownicy, no to trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę takie zawody jak na przykład lekarze, pielęgniarki, pracownicy ochrony, policjanci, strażacy, nauczyciele, akademicy nawet. Ja jestem osobiście przeciwna tej ustawie, dlatego że w handlu i w całym sektorze usług związanych z handlem pracują, dorabiają sobie przede wszystkim studenci. I patrzę na tą grupę osób, która studiuje w dużych ośrodkach akademickich. Jest to bardzo zdolna młodzież, a często jedynym źródłem utrzymania siebie na tych studiach jest ta praca akurat w soboty i w niedzielę. I dzisiaj pozbawiając ich tej możliwości, po prostu pozbawia się ich możliwości studiowania ze względu na brak pieniędzy. Inna kwestia. Ekonomiści stwierdzili, że tutaj jak pan redaktor stwierdził na samym początku, że bardzo dużo, że dużo, dużo mniej pieniędzy wpłynie do budżetu. Co więcej, koszty stałe, które właściciele różnych sklepów ponoszą, również mają zyski w niedzielę, prawda? I pozbawiając ich możliwości zarobkowania na przykład, może znaleźć to odzwierciedlenie w cenach towarów i kto za to zapłaci, my zapłacimy. Tak jak w przypadku studentów zapłacą ludzie młodzi. No i również statystyki mówią o tym, że może stracić pracę od 76 do 99 tysięcy osób w sektorze handlu detalicznego. Nasz telefon 1772. Ciekawe, co państwo sądzą na tym, kto za, kto przeciw handlowi w niedzielę. Jak państwo się do tego odnoszą? A jak będzie głosował klub Kukiz 15, poseł Maciej Masłowski? Wiemy, że pan przewodniczący Piotr Duda również zaapelował do członków waszego klubu o to, aby jednak członkowie Solidarności zagłosowali przeciwko temu projektowi. No u nas to nie będzie zaskoczeniem, jak będziemy głosować. Mianowicie u nas zawsze panuje pluralizm, więc podejrzewam, że członkowie Solidarności jak najbardziej poprą ten projekt, mimo że tak jak mówi pan Piotr Duda, już nie jest projektem obywatelskim. U nas przyznam, że była
była i w zasadzie dalej trwa długa dyskusja na ten temat, dlatego że problem jest złożony. Z jednej strony mamy osoby, które chcą mieć pełną dowolność, robić sobie zakupy w niedzielę i żeby było tak, jak było. Z drugiej strony są osoby, które pracują w ciągu tygodnia i w weekend na przykład chcą dodatkowo dorobić, albo są to studenci, którzy tylko w weekend mogą jakby pracować i dorabiać na studia i tych trzeba też zrozumieć. Jest też trzecia chyba ta grupa, od której się to wszystko zaczęło, czyli osoby, które po prostu chcą mieć niedzielę wolną. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że nie możemy czyimś kosztem tego, że na przykład nie spędza czasu z rodziną, czy nie ma wolnego, żeby nam było wygodnie. Za granicą działa już to, że w niedzielę nie ma tego handlu. No na przykład tak jest w Austrii, w Niemczech, częściowo w niektórych krajach Unii Europejskiej, na Węgrzech jest to tak, częściowo da się do tego przyzwyczaić, tak samo jak dało się w Hiszpanii przyzwyczaić do siesty, prawda? Czyli do tego, że jest kilka godzin w ciągu dnia wolne. Ja uważam, że teraz, jeżeli... No to już uwarunkowania klimatyczne. To też inna rzecz, ale chodzi o to, że da się przyzwyczaić. Jeżeli już mielibyśmy mówić o tym zakazie handlu w niedzielę, to zdecydowanie trzeba to wprowadzać stopniowo, czyli na przykład dwie niedziele na początku w miesiącu, później za rok kolejna niedziela. Padł u nas też na klubie pomysł, że może każda niedziela do handlu, ale przykładowo tylko w godzinach 10 do 16, żeby jakoś ludzi przyzwyczajać. Natomiast... Bo handel w niedzielę, kiedy zastanowimy się praktycznie nad tymi przepisami, które mogą wejść, on nie zniknie, bo on będzie funkcjonował na stacjach benzynowych zapewne, które rozbudują swoją ofertę. W wielu sklepach, które będą udawały restauracja, będą miały ofertę handlową typowo, gdzie będzie można zakupić nawet przez całą dobę niektóre artykuły. Więc całkowicie z handlu w niedzielę nie wycofamy się. Co więcej, podejrzewam... Bo zawsze te luki w prawie się znajdą. Podejrzewam, że na przykład takie miejsca jak galerie handlowe, na przykład Galeria Rzeszów czy Millennium Hall, one będą dalej działać. Może nie działać tam sklep spożywczy, czy sklep z artykułami elektronicznymi, te takie supermarkety, hipermarkety elektroniczne, gdzie pracuje kilkudziesięciu pracowników. Ale jeżeli jest stoisko, gdzie sprzedawane są koszule, za chwilę obok jest stoisko, gdzie sprzedawane są buty, to ten właściciel, jeżeli będzie chciał stanąć, to on stanie i te sklepy będą po prostu czynne. Bo z punktu widzenia właściciela galerii handlowej, który patrzy na cyfry, na liczby, to on będzie cały czas pilnował tego, żeby ta galeria działała. Natomiast my też rozmawialiśmy z właścicielami takich hipermarketów, supermarketów i oni dawali jeden przykład. Mieli na przykład na sobotę zaplanowany utarg rzędu 800 tysięcy, na niedzielę 600 tysięcy. W sytuacji, kiedy niedziela wypadało jakieś święto i sklep był nieczynny, oni robili obrót w sobotę rzędu 2 milionów. Więc dla nich mówią, ja mam do dyspozycji pracowników cały tydzień, dla mnie jest lepiej, żeby w niedzielę nie było czynne. Ja podkreślam jeszcze raz, że nie może być tak, że kosztem czyjegoś życia rodzinnego, czasu prywatnego, innym ma być lepiej. My się potrafimy do tego przyzwyczaić. Ja mogę mówić, że jestem zwolennikiem tego, żeby w niedzielę były sklepy otwarte, natomiast bez problemu przyzwyczaję się, zrobię wszelkie zakupy w sobotę, a jeżeli będę potrzebował w niedzielę, to tak jak mówi pan redaktor, te sklepy będą. Czyli jak pan będzie głosował, panie pośle? Zobaczę ostateczną wersję projektu, natomiast niewykluczone, że poparłbym, dlatego że ja słucham ludzi, którzy do mnie przychodzą do biura, z którymi rozmawiam i dla mnie nie stanowi to problemu. Teraz jak na przykład słuchają tego słuchacze i mówią, no nie, no jak może być w niedzielę zamknięte, to postawmy każdego, hydraulika, listonosza, każdego, żeby pracował w niedzielę, łącznie z posłami. Otwarte biura, w niedzielę dyżury. I teraz każdy powie, nie no, to ja już w niedzielę nie chcę, ja mam zawsze wolny. Dlaczego osoby w sklepach mają w tę niedzielę pracować? Nie może być dobro jednej części kosztem innej grupy społeczeństwa. Panie pośle, ja się przepraszam, się wyłączę. Dlaczego na przykład policjanci, strażacy zawodowi mają pracować, lekarze i oczywiście pielęgniarki? Zakażmy chorym chorować w niedzielę. To nie jest tak. To jest tak, że takie zawody jak przykładowo straż pożarna, policja, pielęgniarki, lekarze, to są zawody, które z góry, idąc już nawet można powiedzieć na studia, kierunkując się na ten zawód, pani wie, czego można się spodziewać. Dla mnie na przykład jako informatyka zgłaszają się grupy ludzi, którzy są tak zwanymi administratorami serwerowni. I oni w niedzielę mają dyżury. I przychodzą do mnie i mówią, ale panie pośle, my też chcemy w niedzielę mieć wolne. I to jest problem. Podejrzewam, że kolejną falą po całym tym zamieszaniu, które dotyczy tych niedzieli handlowych, zgłoszą się kolejne grupy, które powiedzą, my chcemy w niedzielę mieć wolne. I to będzie na pewno problem, z którym jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Ale na tą chwilę uważam, że w takiej formie zaproponowanej, chociaż nie jestem do końca jej zwolennikiem, ale jestem w stanie poprzeć taki projekt ustawy. Jak pan poseł
Mieczysław Kasprzak zapatruje się na tę formę regulacji życia gospodarczego? Powiem wprost, jeżeli zamierzaliśmy pomóc pracownikom, ludziom, kobietom, bo to głównie w handlu to kobiety pracują, to trzeba było to troszkę inaczej rozpocząć, natomiast nie od takiego politycznego uderzenia, bo to już widać po tych wszystkich przepychankach, jesteśmy za i przeciw, czyli to nie jest takie jednoznaczne i ale oczywiste. Solidarność wyraźnie odcina się od tego projektu. Ale, a ma wyjście, to niech się odetnie od PiS-u, kiedy inne trudne sprawy były dla obywateli, dla mieszkańców, dla naszej gospodarki, to jakoś Solidarność się nie odcinała. To jest wszystko taka gra polityczna, szyta grubymi nićmi. Natomiast szereg innych możliwości jest, chociażby częściowe rozwiązanie, jak dla przykładu, tutaj już padało, w niedzielę w wyznaczonych godzinach sklep jest czynny. Myśmy zaproponowali, żeby to było do 13 po południu już wolne dla rodziny. Może to być 14. Do południa sklepy są czynne, po południu już mamy wolne dla rodziny. Oczywiście kolejna wiele rzecz... Wiele sklepów takich rodzinnych na wsi podkarpackiej chociażby funkcjonuje tak. W ten sposób, że jest czynna i to się sprawdziło. Natomiast mieszkańcy robią zakupy. Też można było kodeksowo tutaj podejść do tego. Proszę bardzo, jeżeli niedziela to 250% wynagrodzenia w niedzielę i niech kto chętny, na pewno chętni są, bo ludzie są chętni, żeby zarobić. Różne sytuacje rodzinne są, różne uwarunkowania, a tutaj widzę takie polityczne podejście. I to nie ma nic wspólnego z uszanowaniem rodzin i czasu rodzinnego. Dam przykład. Kiedy rok temu proponowaliśmy godzinę dla rodziny, po to, żeby w przypadku, jeżeli ta rodzina taka prawdziwa, już, że tak powiem, pełna z dzieckiem, z dziećmi, ma kłopoty z przeprowadzeniem, odprowadzeniem dziecka do przedszkola, do szkoły, żeby dać jedną godzinę wolną rodzicowi. No to Solidarność suchej nitki nie zostawiła na tym naszym projekcie. PiS zagłosował przeciw. Inni poparli to, ale PiS zagłosował przeciw. No ale teraz Piotr Duda suchej nitki niech zostawia na projekcie, który ma być efektem kompromisu. Jeszcze 10 razy będzie ten projekt zmieniony. Nie wiadomo, jaki kształt jego będzie ostatecznie. Ci państwo nie dadzą sobie zrobić krzywdy, naprawdę nie dadzą sobie zrobić krzywdy, a dzisiaj nie ma wyjścia, bo obiecał ludziom na demonstracjach, że przeprowadzi ten projekt. To co powie, że mu się nie udało, więc musi się odcinać, ale w konsekwencji, w ostateczności ten projekt poprze. Tylko trzeba być konsekwentnym w tych rozwiązaniach. Kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe proponowało dobre rozwiązanie, chociażby żeby to, co już w niektórych krajach funkcjonuje. Rozpocząć dyskusję nawet. Ale może mamy wrażenie, że ta dyskusja się rozpoczęła. No ale co tą było? Tą propozycją kompromisową, że dobrze, ale co było niedzielę? Na wiosnę, jeżeli o rodzinie zaczęliśmy dyskutować i godzina dla rodziny? No to w suchej nitki. A po co rodzinie? A kto to? A jak to wytrzyma? Ale z tego, co pamiętam, w czasie kampanii wyborczej Solidarność nie popierała Polskiego Stronnictwa Ludowego i stąd może stąd. Się od no tego to ale nie mówimy o poparciu politycznym. Tylko mówimy. Ja przepraszam, nie mam przedstawiciela Solidarności, może darują sobie państwo ocenę związku zawodowego, liderów. Zaprośmy do studia, odniosą. No, jutro naszym gościem, teraz do debaty naszym gościem jutro po godzinie 8 będzie Roman Jakim, przewodniczący dylemat, jak zarządu. Nie mam żadnego dylematu, panie pośle. Zaraz się jeszcze odniosę do tego. Oczywiście Marcin Fiołek z Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jak pan patrzy na ten problem? Ja przede wszystkim takiego regionalnego może punktu widzenia. Ja przede wszystkim bardzo dziwię się tym argumentom, które podnosi Platforma, które kompletnie mają osadzenie w rzeczywistości, w liczbach. Jestem przekonany, że umożliwienie rodzinom spędzania niedzieli wspólnie, razem, przyniesie bardzo duże korzyści również w tym wymiarze społecznym, w relacjach rodzinnych. I to jest bardzo potrzebne. I ten kierunek zmian, który również Prawo i Sprawiedliwość w tym wymiarze prowadzi, jest pożądany i bardzo potrzebny. Natomiast zwróćmy uwagę, że w momencie, gdy teraz któryś z dni jest wyłączony z handlu, proszę zwrócić uwagę, jaki ruch, jak dużo osób robi zakupy wcześniej. To jest trochę też to, o czym powiedział poseł Mosłowski. Te obroty sklepów są zdecydowanie większe w momencie, gdy rodziny, gdy obywatele robią
zakupy właśnie wcześniej, więc naprawdę ja bym się o kwestie związane z gospodarką, o to, że tutaj będą jakieś straty, kompletnie nie obawiał. Niedziela. Bo tak te pieniądze trzeba wydać. Te pieniądze trzeba wydać, jeśli ktoś musi zakupić jakieś określone produkty, dobra, to on i tak te produkty kupi, może to zrobić dzień wcześniej, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast pamiętajmy, że proces legislacyjny cały czas trwa, poczekajmy spokojnie na to, jaki będzie jego efekt i naprawdę podejdźmy do tego tematu bardzo, bardzo spokojnie, bo nie jest to projekt, nie jest to też, nie jest to problem łatwy do rozwiązania. Rząd jest w dość trudnej sytuacji w tym zakresie. Jestem przekonany, że ten ostateczny projekt, który wyjdzie, który będzie głosowany, z pewnością uwzględni potrzeby i oczekiwania zdecydowanej większości Polaków. Tutaj się pojawił wątek wypowiedzi pana posła Kasprzaka dotyczący ewentualnego zwiększenia zarobków dla osób, które pracują w niedzielę i w dni wolne od święta. Ten pomysł gdzieś też pojawiał się w wypowiedzi pana Ryszarda Petru. Robert Chomicki, Nowoczesna. Dokładnie tak. I szkoda, że w Polsce prawdopodobnie stworzyła się taka sytuacja, że ci ludzie, którzy pracują w sobotę, którzy pracują w niedzielę, pewnie większość z nich nie dostaje większych pieniędzy, tak jak to się dzieje w krajach zachodu, w krajach ucywilizowanych. I taka sytuacja powinna być. Natomiast cała dyskusja, która dotychczas się tutaj toczy, no wskazuje na jedno, że ten problem nie jest taki jednoznaczny i taki wprost. Dla mnie wyznacznikiem, znaczy może jeszcze zacznę od tego, że ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego PiS tak jednoznacznie forsuje ten handel i tak jednoznacznie mówi w imieniu tych ludzi, że to jest dla nich dobre. Trzeba było zapytać tych pracowników, którzy pracują w niedzielę, czy oni rzeczywiście chcą, czy nie chcą, bo tutaj zdaje się pan poseł mówił, że jest mnóstwo ludzi, którzy w niedzielę chcą pracować. Mało tego, to jest bardzo ważne, co powiedziała pani poseł, studenci. Jeżeli zamkniemy handel w niedzielę, studenci zostaną pozbawieni możliwości pracy w handlu i to będzie fatalne. To jest kompletna wybór, zupełnie. Panie pośle, na jakiej podstawie pan to ocenia? Znaczy, przepraszam, nie panie pośle, panie radny. Ale proszę, jeżeli mogę skończyć, dobrze? I to jest to. Natomiast już są wyliczenia przecież ekonomistów, którzy mówią, że ja słyszałem o 36 tysiącach. Pani poseł mówi, że 90 tysięcy miejsc pracy zostanie utraconych, więc rozrzut jest duży. Przypomnę, że PiS też obiecywał, że po reformie szkolnictwa miejsca pracy nie zostaną utracone, nauczyciele pracę tracą. O 10 miliardów zmalają obroty w handlu, 1,5 miliarda co najmniej straci budżet. Jeszcze jeżeli mogę jedno zdanie. Ale nie przekonuje pana ten argument, że jednak trzeba te pieniądze wydać, że ta liczba klientów pozostaje właśnie na tym samym poziomie. Właśnie do tego, panie redaktorze, chcę się odnieść, bo popatrzmy na Rzeszów, na nasze galerie i popatrzmy na wczorajszy dzień. Paskudny, zimny, deszczowy. W galeriach oczywiście nie można było zaparkować, bo tyle było osób. Więc ci ludzie nawet, co jest jeszcze ważne, że większość kupujących w sobotę czy w niedzielę to są mieszkańcy województwa, to nie są mieszkańcy Rzeszowa. Co jest dowodem na to, że no, te galerie są swego rodzaju ośrodkiem kulturotwórczym. Jeżeli kulturotwórczym to może źle powiedziane, ale jest to pewien ruch społeczny w tej chwili, który się wytworzył. Natomiast jeżeli te galerie zamkniemy, ci ludzie po prostu zostaną u siebie w domach i nie przyjadą do Rzeszowa z Brzozowa, z Krosna, z Kańczugi. Nie kupią spodni, nie kupią kurtek. No jest to pewnego rodzaju katalizator gospodarczy. Telefon 17 i 7 2. Pytanie do posła Buczaka. Słucham dyskusji właściwie przedstawicieli naszych parlamentarnych i mam takie mieszane uczucia troszkę. Pan Buczek, no jako przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność, on będzie głosował za tym wariantem druga i czwarta niedziela wolna. No ja jestem zwolennikiem właściwie, że jeżeli szef pan Duda Związku Zawodowego Ogólnopolskiego głosuje właściwie, żeby każde niedziele były wolne, to pan Buczak też powinien właściwie, jakie interesy tu właściwie pan Buczak reprezentuje, czyje?
panie pośle. Już odpowiadam. Ja reprezentuję interesy wyborców, mieszkańców nie tylko Podkarpacia, bo w ogóle jest się posłem Sejmu Rzeczypospolitej całej, wyborców. Nie tylko powiatu czy gminy. I też nie jest tak, że przewodniczący mojego Związku Zawodowego Solidarność Piotr Duda może mi podyktować, jak się mam w parlamencie zachować. Tak nie jest. Co będziemy głosować, jeszcze nie wiemy. Na pewno nie będzie problemu z tym, że będziemy zmieniać prawo w kierunku takim, że w Polsce nie będzie zatrudnienia tam, gdzie ono nie jest konieczne w niedzielę. I pani poseł, o to właśnie chodzi, taka jest zasada. O to, żeby nie podejmować pracy niekoniecznej w niedzielę, ale też nie o to chodzi, co tu niektórzy sugerują, że my chcemy utrudniać ludziom życie. Zamykać stacje paliw, nie wiem, posterunki policji, służby zdrowia zamknąć. Nie, przecież nie o to chodzi. Stąd te wyłączenia, że niektóre placówki handlowe będą czynne, że jeśli ktoś rzeczywiście jest zmuszony zakupy zrobić z różnych powodów, będzie mógł je zrobić. To po pierwsze. Po drugie, straszenie totalnymi zwolnieniami, stratami gospodarczymi, to już przerabialiśmy. Przecież były wprowadzone dodatkowe dni wolne, w niektóre dni świąteczne, w Trzech Króli. I co się okazało? Nie było zwolnień, nie było strat gospodarczych. To są mrzonki, to jest straszenie po to, żeby uzasadnić swoje argumenty. Dwa. W handlu nie brakuje pracy. Nie ma sytuacji takiej, że grożą zwolnienia. Brakuje pracowników w tej chwili. I tu kolega przed chwilą się wypowiadał, że czy pytaliśmy pracowników o zdanie. Tak. Nie tylko pracownicy są za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, ale nawet przedsiębiorcy, właściciele tych galerii. Podam przykład z Rzeszowa. Kiedyś jako działacz Solidarności rozmawialiśmy z właścicielami galerii Tesco i Leclerca. I właściciel Leclerca powiedział nam, ja miałem kiedyś zamknięte w niedzielę i chciałbym nadal mieć zamknięte, ale jeżeli obok wybudował konkurent Tesco zakład i miał sklep i miał czynne w niedzielę, ja traciłem klientów, to zmusiło mnie do otwarcia też w niedzielę, ale bardzo chętnie przyjmę propozycję. Wszystkie sklepy, galerie handlowe w niedzielę są zamknięte, zatem też się przedsiębiorcy opowiadają. Proszę Państwa, ja apeluję o jedno, żeby tu no, nie siać demagogii, nie straszyć jakimiś, nie wiem, stratami gospodarczymi, zwolnieniami. W wielu krajach to obowiązuje i też no, ja spytam, dlaczego nie zabiegać o to, żeby okrągłą niedzielę każdą były czynne poczty, apteki, wszystkie urzędy. Przecież wiemy, jaki mamy problem, żeby sprawy urzędowe załatwić. Nie są urzędy czynne, bo uznają wszyscy, że nie jest to praca konieczna, którą można wykonywać w niedzielę. Telefon 17 i 7 dwójek, debata pro publico bono. Proszę posłuchać. Ja mieszkam na wsi, jestem rolnikiem. Cały tydzień pracuję, a ja mam wolną niedzielę. Ja naprawdę nie mogę to w niedzielę pojechać sobie do supermarketu po oglądać. Jestem rolnikiem. Dziękujemy za ten głos. I następny. W sprawie tych wolnych niedziel. Jestem za tym, żeby wszyscy mieli wolne w niedzielę, no i nie handlować i nie kupczyć. Ja chodzę do kościoła, ale bym chciał, żeby wszystkie msze święte w kościele były odprawiane za parafian i za darmo. Jak nie kupczymy, wszyscy. No troszkę groteskowo to zabrzmiało. Jeszcze jeden głos telefoniczny. Ja nie potrzebuję jeść rzeczy nieświeżych, a jeszcze przetrzymanych przez jeden dzień w lodówce, ponieważ mam prawo sobie codziennie kupić świeżą żywność. Uważam, że sklepy z artykułami spożywczymi w niedzielę powinny być otwarte. Takie głosy u nas. Kto za, kto przeciw handlowi w niedzielę. Ja przypomnę, bo jestem to Państwu winien, transmisja z naszej debaty na profilu facebookowym Polskiego Radia Rzeszów. Debata pro publico bono. Nasz telefon 17 i 7 dwójek. Poseł Maciej Masłowski. To w tym miejscu zajmie mi minutę to dokładnie. Problem jeszcze z handlem w niedzielę jest taki, że... Problem z handlem w niedzielę jest taki, że można go rozwiązać w jeden sposób. Mianowicie w kodeksie pracy trzeba zaproponować, że osoba, która jest zatrudniona w takim na przykład hipermarkecie czy sklepie spożywczym, ma zagwarantowane, że każdą niedzielę, którą chce, może dostać wolną. Jednocześnie właściciel, pracodawca na umowę zlecenie zatrudnia czy to tych studentów, o których mówi pani poseł, czy osoby, które chcą po prostu sobie w weekend dorobić i dodatkowo jeszcze w ten weekend ta osoba może dostawać na przykład 200 albo 300%. W ten sposób nie zamykalibyśmy w niedzielę. Osoby, które potrzebują mieć wolne, spędzić czas z rodziną i tak dalej, będą miały zagwarantowaną pracę, a nie na zasadzie, że jak nie przyjdę w niedzielę, to już pracy więcej nie mam. No i jest jeszcze jeden taki podstawowy problem, jeżeli chodzi o tą wolność gospodarczą. Jeżeli my zamkniemy jakieś te większe sklepy, to te wszystkie małe, gdzie właściciele mają otwarte, oni tych klientów przyciągają
i można powiedzieć, że pojawia się taka nieuczciwość, dlatego że ten ma otwarte i zarabia, a tamci nie. Więc najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzić po prostu, nie przyuczać na siłę kto co ma w weekend robić, odpoczywać, chodzić do parku i tak dalej, tylko po prostu umożliwić ludziom, aby w niedzielę były zatrudniane osoby, które tej pracy potrzebują w niedzielę i za dodatkowym wynagrodzeniem. Ale z drugiej strony, panie pośle, no w dyskusji o polskiej gospodarce, o handlu przede wszystkim, pojawia się taki argument, że jednak te sklepy wielkopowierzchniowe zabierają klientów. I to byłoby idealne do wyrównania. Tym mniejszym sklepom, które mogłyby ewentualnie handlować. Ja pragnę przypomnieć, że byłem przeciwko sklepom wielkopowierzchniowym. Poseł Joanna Frydrych, Platforma Obywatelska. Jak będzie Platforma głosować? Czy dzisiaj już wiadomo? Znaczy nie znamy cały czas kształtu ustawy. Ten projekt, który wypłynął z komisji, mnie osobiście jest wstyd za ten projekt. Zobaczymy ostatni kształt i podejmiemy decyzję. Nasz telefon 1772, jeszcze jeden głos. W ogóle się nie interesowałem wcześniej polityką kompletnie. Dopiero w momencie, w którym weszła władza ta nowa, nagle okazuje się, że nie da się nie interesować, ponieważ bezpośrednio dotyka to nas. Przychodzi taki moment, w którym nakaz, rozkaz, przykaz, to są te nowe słowa, które w polityce pojawiają się najczęściej. I zastanawiam się właśnie najczęściej nad tym teraz, dlaczego tylko i wyłącznie jedna grupa właśnie tych sklepikarzy, tych, którzy mają przedsiębiorstwa handlowe, ma dotknąć bezpośrednio ten zakaz. Poseł Wojciech Buczak, jeszcze raz Prawo i Sprawiedliwość. No nie tak, bo nie sklepikarzy wszystkich. I myślę, że to jest stanowczą przesadą twierdzenie, że pojawienie się rządów Prawa i Sprawiedliwości to nagle są zakazy totalne i wręcz przeciwnie. Ja uważam, że mamy wreszcie powiew wolności w wielu dziedzinach, a ten konkretny przykład, zakaz handlu w niedzielę, no tak się to skrótowo mówi, chodzi o ustawowe uregulowanie zasad funkcjonowania handlu w dni świąteczne. To, że niektórzy się domagają tego, że w niedzielę mają być wszystkie galerie handlowe czynne, bo to jest swego rodzaju nowa kulturotwórcza działalność, to jest zaspokajanie kaprysów pewnych ludzi, którzy mają akurat kaprys właśnie sobie odpoczywać w galerii handlowej w ten sposób, że cała grupa ludzi w tym czasie pracuje i nie ma możliwości w inny sposób spędzać dnia wolnego, choćby nie wiem, w teatrze, w kinie czy z rodziną wyjeżdżając do lasu. Robert Komicki? No te słowa pana słuchacza, nakaz, przykaz, jakby charakteryzują tą władzę, ale chcę wrócić do konkretów. Mianowicie w pierwszej swojej wypowiedzi pan poseł powiedział, że galerie handlowe są w soboty i w niedzielę przepełnione. I proszę państwa, to jest odpowiedź na to, czy te galerie powinny być zamknięte, czy nie powinny być zamknięte. To nie politycy powinni decydować, którzy, zwłaszcza ci, którym się wydaje, że mają patent na mądrość, tylko powinni decydować obywatele. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta ilość wyłączeń, tak jak pani poseł powiedziała, 24, dla mnie jest to dowód na to, że jest zrobienie zawieruchy, że jest zrobienie szumu medialnego, natomiast tak naprawdę jest to ideologiczna rozmowa. Jak to w praktyce się zakończy, nie wiem, natomiast nie ma to nic wspólnego z praktyką. Głos od słuchacza. Proszę bardzo. Dlaczego ta ustawa ma się tyczyć tylko wybranych ludzi, czy na przykład sklepów, prawda? Ludzi pracujących w sklepach. Są zawody, gdzie no, musi się pracować. Ja przepracowałam w szpitalu bardzo długo, więc wiem, jak to wygląda. Nie było świąt, nie było wigilii, nie było niczego. Więc na przykład może płaćmy tym ludziom, którzy muszą, jak tam słyszę, głosy są to zawody, wybrało się takie, no różne zawody wybierało się, więc może niech mają płacone ci ludzie lepiej, jeżeli nie mają innej możliwości pracy w innych zakładach, prawda? Dlaczego ktoś ma się wciskać w nasze decyzje? Chcę, do sklepu idę, nie chcę, nie idę, nie chodzę, po prostu w niedzielę i już. Poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest bardzo słuszny głos. Zapłaćmy ludziom, ale szukajmy rozwiązań przede wszystkim dla tych ludzi, dla których praca w niedzielę jest przeszkodą ze względów rodzinnych, osobistych. I tutaj szereg rozwiązań już padało, szereg propozycji. Myślę, że gdyby od początku było takie podejście, to można by jakiś dobry konsensus tutaj wypracować. No, redaktorzy też pracują w niedzielę i radio też musi pracować. Natomiast radio nadaje całą dobę. Nie tylko redaktorzy, ale realizatorzy i technicy. I wszyscy muszą z przyjemnością to robimy. I kręcić tymi gałkami i pracować. I to też nie jest lekkie i łatwe, bo trzeba przyjść do pracy. Natomiast
powiem tak, no PiS ma w tej chwili dylemat, bo dali się troszkę przycisnąć do narożnika przez Solidarność i nie trzeba było tak ostro tutaj wychodzić z tym, bo chcieliście jeszcze kupić sobie małą grupkę ludzi, dla których rzeczywiście jest to uciążliwe i mają problem. Tylko trzeba globalnie patrzeć na wszystkich, którzy pracują, bo temat nie jest taki czarno-biały i sami widzicie nawet w dyskusji, że tutaj trzeba by wyważyć te rzeczy, więc szukać jakiegoś dobrego konsensusu. Bo ale tak właśnie nawet chyba tym konsensusem będzie, no co druga. Panie, właśnie to robimy i mam apel, bo pan tu ma gotowe recepty dzisiaj na wszystko. To ludzie się też pogubią, powstanie chaos, chaos powstanie, która niedziela, bo rano w niedzielę będą ludzie myśleć, czy to jest druga, czy trzecia niedziela, czy to jest pierwsza. No trzeba to jakoś ujednolicić. Węgrzy to wprowadzili i wycofali się z tego wszystkiego. No, na to koniec trudno tej części odwoływać dyskusji się do naszej poseł Wojciech Buczak, proszę bardzo. No właśnie, no bo tu słyszę, dzisiaj wszyscy recepty mają gotowe, każde rozwiązanie, tylko pytanie, kiedy by mieli państwo narzędzia w ręce, czyli większość w Sejmie, prezydenta, który państwu sprzyjał, tych recept wtedy państwo nie realizowali. Kwestia handlu w niedzielę nie jest to jakieś działanie polityczne pod presją. Został złożony obywatelski projekt ustawy w tej sprawie i ponieważ ten projekt obywatelski zawierał zapisy, które ja się z niektórymi nie zgadzałem, na przykład karanie więzieniem pracodawców, którzy w niedzielę jednak pracują i łamią ten zakaz. I było też szereg zapisów radykalnych, które mogły utrudniać ludziom życie. Stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości w komisjach odpowiednich proponowali, żeby te niektóre zapisy złagodzić i tak się stało. Ten projekt, który będzie głosowany w Sejmie, będzie skutkiem właśnie takiego kompromisu, a nie rozwiązaniem idealnym, które zadowala wszystkich i w ogóle kompleksowo problem rozwiązuje. Jak słychać dzisiaj w studio, jest to no, problem, który u jednych wzbudza wielkie emocje, inni uważają też w emocjach, że powinno radykalnie być wprowadzone tak, jak to projekt obywatelski zakładał. Na tym polega kompromis, że no, nie będą wszyscy zadowoleni, ale mam nadzieję, że zrobimy przynajmniej ważny krok do przodu, żeby ten problem rozwiązać. Jeszcze pani poseł króciutko. Tak, ja jeszcze chciałam się odnieść do tego, co pan poseł powiedział, że chodzi też to o to, żeby rodziny spędzały czas razem. To jest taki model wypracowany i nie dzielmy tutaj dla pewne grupy, jak to pan poseł powiedział, że dla pewnych grup obywateli, tylko to jest dla wszystkich obywateli, bo skoro jest na rynku, to jest ogólnie dostępne. Rodzina w niedzielę robi zakupy. W niedzielę cały tydzień pracuje, zabiera dzieciaki. Dzieciaki się mogą na tej galerii pobawić, robią zakupy, potem razem idą wspólnie do kina, jedzą obiad. Zakaz handlu w niedzielę dla tych osób może spowodować co? Że mąż, dzieci będą oglądać telewizor, a kobieta będzie stać przy garach, więc proszę mi odpowiedzieć na taki. No, nasz telefon 17 i 72 w sprawie pracujących studentów, zdaje się. Ja mam 4 studentów poza domem, na różnych kierunkach. Wszyscy pracują, wie pani, i z reguły pracują w soboty, w niedzielę. 2 osoby, jeżeli nie będzie pracować, musi rezygnować ze studiów. To jest tylko jedna rodzina. Proszę tam szerzej popatrzeć na ten problem. Dziękujemy bardzo za ten głos. Do tego tematu na pewno wrócimy, bo projekt będzie procedowany. Chciałbym, żebyśmy jeszcze kilkanaście minut porozmawiali o bilansie rządów Prawa i Sprawiedliwości. O wszystkim nie powiemy. Mija 2 lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Zjednoczona Prawica pod egidą Prawa i Sprawiedliwości objęła rząd. I chciałbym się skupić może króciutko, żebyśmy się odnieśli do kwestii społeczno-ekonomicznych. Wypowiedź ekonomisty Marka Zubera, który ocenił 2 lata od zwycięskich dla PiS wyborów parlamentarnych. Największy sukces to jest zwiększenie ściągalności podatków, powiedział ekonomista. Największy problem rządu Prawa i Sprawiedliwości to poważny spadek inwestycji krajowych. Z całą pewnością największy sukces to zwiększenie ściągalności, pakiet paliwowy, pakiet transportowy, walka z karuzelami VAT-owskimi. To jest to, z czego ten rząd słynie i odnosi tutaj sukcesy. Z pewnością 500+ jako program, który zmniejszył biedę w Polsce, jest sukcesem. Co do dzietności, nie wiemy tego na dzisiaj. Mamy co prawda większą liczbę urodzin, ale być może związane jest to bardziej ze spadkiem bezrobocia niż z programem 500+. Myślę, że strategia, którą firmuje wicepremier Morawiecki, też jest w jakiejś mierze sukcesem. Tak mówi ekonomista Marek Zuber, ale z drugiej strony wiemy, że program 500+ kosztował w ubiegłym roku około 1700 miliardów złotych. W tym roku ma chyba kosztować, tutaj państwo mnie poprawią, jeżeli się mylę, około 21 miliardów.
Ale też mamy takie sytuacje, do których właśnie ekonomista się odniósł, czyli spadek inwestycji. I tutaj bym zapytał pana Marcina Fiołka z Kancelarii Zarządu, bo w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, z punktu widzenia regionalnego można się temu przyjrzeć. W budżecie województwa podkarpackiego mieliśmy po raz pierwszy chyba w historii nadwyżkę budżetową wynikającą z tego, że mówiąc kolokwialnie, nie dotarły do województwa pieniądze na inwestycje unijne. Czy państwo jako samorządowcy obserwowali coś takiego, że pieniądze na inwestycje współfinansowane ze środków europejskich były wstrzymane? Nowa perspektywa finansowa w zeszłym roku tak naprawdę wchodziła. Te inwestycje był taki moment, że one były w pewien sposób spowolnione. Natomiast ten rok, który teraz obserwujemy, też przede wszystkim też dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że mamy bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi o realizację inwestycji. Czyli bardzo spowolnione wiele. Jednak te inwestycje 2016. To znaczy, ale to nie wynikało w żaden sposób z polityki rządu. Taka po prostu była, taki po prostu był okres związany ze środkami unijnymi, więc to nie ma kompletnie żadnej relacji. Natomiast chcę powiedzieć, jeśli mówimy o tym podsumowaniu pewnym rządu tych dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, że to był bardzo dobry czas dla województwa podkarpackiego. 16 października byliśmy świadkami między innymi podpisania aneksu do kontraktu terytorialnego, historycznej, fantastycznej sprawy dotyczącej budowy S-19 z Babicy do Barwinka. Moment bardzo ważny dla województwa, dla całej Polski, dający możliwość budowy tego bardzo ważnego korytarza transportowego, jakim jest podkarpacki polski odcinek Via Carpatii. I to by się nie stało bez wsparcia rządu, bez olbrzymiego zaangażowania ministrów, posłów, pani premier. Więc zwróćmy uwagę na tego typu aspekty. Popatrzmy na służbę zdrowia. Jesteśmy teraz w ostatnim czasie świadkami podpisywania szeregu umów na inwestycje w wielu szpitalach powiatowych w całym województwie. Ale to już regionalny program operacyjny. To już regionalny program operacyjny, ale to też jest wszystko związane z sposobem zarządzania, z również na służbę zdrowia i to, co się w niej dzieje, trzeba też patrzeć w sposób systemowy, komplementarny, ponieważ inwestycje to jedno, a dwa to zmiana wyceny świadczeń medycznych, podwyższenie tej wyceny. Działania, które mają na celu odurzenie szpitali. No to jest cały szereg systemowych rozwiązań, które spowoduje, że również służba zdrowia na Podkarpaciu złapie oddech, będzie można odurzyć szpitale. Inwestycje za blisko pół miliarda złotych. To kompletnie to są liczby, o których wcześniej nikt nawet nie mógł pomarzyć. To wszystko będzie realizowane w najbliższym czasie. W zeszłym roku mieliśmy informację i również zostało zagwarantowane 1,5 miliarda złotych z Krajowego Programu Kolejowego na modernizację linii kolejowych na Podkarpaciu, które ma na celu skrócenie czasów dojazdów, wiele obszarów, wiele punktów w województwie, lepsze skomunikowanie ze stolicą województwa. No, tego nie sposób nie zauważyć i to wszystko powoduje, że Podkarpacie bardzo dobrze ocenia te dwa lata rządu właśnie z perspektywy regionalnej. Już nie mówię o programie 500+, który również pozwolił godnie żyć wielu rodzinom na Podkarpaciu. Rodziny mogą sobie pozwolić na to, co wcześniej było niedostępne. Dlatego to jest czas, który jest dobrze oceniany. Poseł Joanna Frydrych, Platforma Obywatelska. W sferze tej ekonomiczno-społecznej może... Ja może bardziej chciałabym ocenić szerzej dwa lata rządów PiS-u, bo sfera ekonomiczno-społeczna też w tym, co chciałabym powiedzieć, ma jakby swoje odzwierciedlenie. Proszę Państwa, to kiedyś przeczytałam takie słowa, że największy przekręt PZPR to wcielić się w PiS i udawać prawicę. I dzisiaj ja się mogę zgodzić z tym stwierdzeniem, ponieważ wielu członków PZPR piastuje dzisiaj funkcje. Mają oni wpływ na wymiar sprawiedliwości przede wszystkim, na media i na strategiczne spółki Skarbu Państwa. Tajni współpracownicy, jeżeli są w strukturach PiS-u, jeżeli popierają PiS, tak jak na przykład tutaj mąż Julii Przyłębskiej, to jest wszystko okej. Okay. Piastuje też fajną funkcję na placówkach dyplomatycznych. A na przykład prezydent Lech Wałęsa, który jest twarzą walki z komuną i zwycięstwa przede wszystkim obalenia tej komuny,
któremu w ogóle nie udowodniono żadnej współpracy, nazywany jest agentem. I to jest aspekt społeczny, o którym po prostu mogę tutaj powiedzieć. Druga sprawa, media. Media powinny być niezależne. A zostały podporządkowane już na początku właśnie rządów PiS-u, zostały upolitycznione i na prezesa telewizji polskiej został powołany polityk, który zasłynął przede wszystkim ze słów ciemny lud wszystko kupi. I to jest aspekt, jak się wodę ludziom robi z mózgu. I teraz na przykład na propagandę, na tubę PiS-u... Czy pani poseł tutaj w Polskim Radiu Rzeszów, który jest medium publicznym, czuje się pani w jakikolwiek sposób manipulowana? Ja mówię o dużych stacjach telewizyjnych, takie na przykład jest Jedynka, Dwójka i TVP Info, znakomita, bardzo wierny. Tylko chcę odnieść dzisiaj na telewizję publiczną, narodową, na tą propagandę, bo tak można powiedzieć. Pan prezes Jacek Kurski otrzymuje prawie 1 miliard złotych, a na podwyżki dla lekarzy, rezydentów, to są normalni lekarze, które mają prawo do wykonywania zawodu, nie znajduje się 200 milionów złotych. Każdy z nas za chwilę może trafić do lekarza, a może się okazać, że ich nie będzie za chwilę. Służba zdrowia jeszcze nigdy nie była tak dobrze sfinansowana. Proszę mi dać skończyć. Na 2018 rok niestety resort zdrowia ma ograniczone środki, obcięte w budżecie. Proszę się zapoznać z projektem ustawy. Dla tych właśnie lekarzy rezydentów nie ma pieniędzy, a pani poseł od nas z Podkarpacia, notabene pani profesor Hrynkiewicz, mówi, niech jadą. Pani poseł, muszę zapytać o tę kwestię ekonomiczną. Ściągalność VAT-u na przykład. Podziela pani optymizm rządu, czy nie? Ja muszę powiedzieć, że to, że wzrosła ściągalność VAT-u, to jest okej, jak najbardziej, tylko chcę zwrócić uwagę również na to, jakim kosztem, ponieważ dzisiaj to dobrze, dobrze, w porządku, to jest problem, który był, jest i podejrzewam, że jeszcze trzeba dużo rzeczy podjąć, żeby nie było takich sytuacji, ale proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj przy niewypłacaniu VAT-u, bo VAT nie jest wypłacany, jest zatrzymywany w urzędach skarbowych, dzisiaj ma na przykład na rynku 60% firm budowlanych kłopoty finansowe. Na przykład. I to jest ważny aspekt, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu administracji skarbowej. Poseł Maciej Masłowski, krótko o bilansie ekonomicznym rządu. Oj tak, panie redaktorze, ja zdecydowanie krótko, bo w 2 latach z punktu widzenia rządu PiS, z punktu gospodarczo-społecznego, to można byłoby całą godzinę mówić, więc krótko, ale też merytorycznie. 500+, dobry pomysł, jak najbardziej tak, złe wykonanie, dlatego że jest to rozdawnictwo i nie powinno wyglądać w ten sposób. Świetnie, że uszczelniono VAT, natomiast dalej nie podoba nam się to, że zadłużamy państwo, deficyt na poziomie 60 miliardów, czyli można powiedzieć trochę, że premier Morawiecki tak jakby kłamał, dlatego że cały ten wzrost gospodarczy, o którym mówił też mój przedmówca, jest na kredyt. Więc po 2 latach można powiedzieć, że 5 za pomysł, 1 za wykonanie, ale życzę powodzenia. Robert Chomicki, Nowoczesna. No, jakby bardzo ważne jest to, co mój przedmówca powiedział. Praktycznie w tym samym momencie pan Morawiecki ogłasza, że mamy nadwyżkę budżetową, tymczasem dokumenty do Unii Europejskiej idą takie, które świadczą o tym, że mamy bardzo duży deficyt. Natomiast oczywiście cała lista zarzutów są oczywiście dobre aspekty tej władzy, natomiast niemniej jednak niestety więcej jest tych złych. Jest cała lista zarzutów, natomiast jeśli chodzi o kwestie społeczno-ekonomiczne, tak jak pan redaktor tutaj pytał, dla mnie nie wiem, jak to nazwać, ale dla mnie rząd PiS oszukuje społeczeństwo. Mówię tutaj o obniżeniu wieku emerytalnego. Proszę państwa, słyszą państwo, że wiek emerytalny został obniżony i że jest to sukces. Natomiast stało się dokładnie to, że będą państwo wszyscy, będziemy pracować do śmierci, ponieważ w związku z tym ruchem emerytury będą tak niskie, że nie będzie nas stać na funkcjonowanie samej emerytury, więc dzięki rządowi PiS-u mamy zagwarantowaną pracę do śmierci. I druga rzecz, która mnie bardzo niepokoi, to jednak zmarginalizowanie i ośmieszenie Polski na arenie międzynarodowej. Poseł Mieczysławka z Wszechpolskiej Stronnictwa Ludowego. Polityka społeczna jest najważniejsza, bo wszystko, co robimy, nad czym pracujemy, to powinno służyć jak najlepiej ludziom i tutaj łaski nikt nie robi w tamtych
rządów też to się działo. Ja chcę powiedzieć, że o polityce prorodzinnej rozmawiamy. To przecież najdłuższe urlopy macierzyńskie mają Polacy w całej Europie. Rok, 52 tygodnie. To w tamtym czasie powstało. Kosiniakowe, żłobki i tak dalej. Bo dzisiaj słyszymy Maluch, wielki program, ale to powstało przecież w tamtym okresie. Natomiast to przez dwa lata nie dawaliście, panie radny, przez dwa lata złotówki nie dołożyliście do tego programu. To teraz do siebie miejcie pretensje. No panowie, no, do nas macie pretensje, wy dwa lata już rządzicie. Przez 8 lat 450 udało się milionów złotych wiele w przyszłym rzeczy. Roku. No tak, a przez ostatnie dwa lata coście dali? Co daliście dla emerytów w tej chwili? 850 złotych ma emeryt. Wszystko podrożało. 500 plus. Dobrze. Obniżki leków. Dobrze. Refundacje. Kto dostaje pieniądze na te leki? Panie pośle, panie radny, niech pan zapyta. Oczywiście 500 plus to było potrzebne i to jest dobre. Natomiast wykonanie fatalne, popieram tutaj kolegę, fatalne i to trzeba zmienić. Złotówka za złotówkę to jest najważniejsza rzecz. Natomiast trzeba już pomyśleć o kolejnym 500 plus, dlatego że to, co wyście dali, to już wszystko zostało zabrane. Gaz w górę, prąd w górę, ubezpieczenia jak poszły. Na koniec poseł Wojciech Buczak, Prawo i Sprawiedliwość. Ludzie już to oddali. Bardzo mało czasu. Rzeczy dziwnych wypowiedziane, już nie będę odnosił do tego, co pani Joanna przed chwilą, ale szanowni państwo, jakie wykonanie, to przecież Polacy oceniają. Po tych dwóch latach na półmetku, no notowania w sondażach rządu pani premier tego, co robimy, są dużo lepsze niż można by się ludzie było nie spodziewać. Żyją w sondaży. Panie pośle, proszę mnie przeszkadzać. Myślę, że po pierwsze rzeczą nową jest to, że rząd realizuje obietnice wyborcze. To, co obiecaliśmy, jest realizowane i my się nawet z wyprzedzeniem, jeszcze mamy dwa lata, też chciałbym to uświadomić. Po pierwsze, polityka społeczna. Przy bardzo ważnych programach społecznych, 500+, Mieszkanie Plus, przywrócenie wieku emerytalnego, stan finansów publicznych państwa jest znakomity, bezrobocie. I tu wspominam musimy tutaj postawić kropkę. No nie, no, ale przepraszam, ale znakomity stan finansów publicznych, obronność. Największa dziura budżetowa. Huta Stalowa Wola, które ma olbrzymie zamówienia, potężne inwestycje typu S19. I te rzeczy i nowe, trzy pasy z Rzeszowa do Sokołowa. Centrum komunikacyjne centralne, inwestycje kolejowe. To wszystko powoduje, że się Polska dobrze rozwija i to między innymi... I te tematy będą poruszane w rozmaitych audycjach pro-publiko-polskich. Poseł Joanna Frydrych, Platforma Obywatelska, poseł Wojciech Buczak, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Fiołek, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego, Robert Chomicki, Nowoczesna, poseł Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Maciej Masłowski, Kukiz 15 i pilnujący dyscypliny czasowej Roman Adamski. Dziękuję, do usłyszenia.